Gratka dla każdego fana koszykówki. Idziemy dzisiaj na moją pierwszą grę NBA. Nigdy nie byłem w Stanach, żeby zobaczyć NBA na żywo. Jako dziecko grałem kilka razy, wiecie, w koszykówkę. No, mistrzem świata to nigdy nie byłem. I tak naprawdę nie pamiętam, ile trzeba zdobyć punktów, żeby wygrać. Jak ja czasami słyszę, co Rafał mówi, co on z siebie robi, on jest zawodowym koszykarzem, chyba zawodowym pajacarzem czy czymś, idź stąd. Ty jesteś koszykarzem? Tak. Człowieku, ty mi nie dosięgasz nawet. Kocham koszykówkę. Rafał kocha koszykówkę. Już rozumiem. On lubi wyrzucać śmieci do kosza na chacie, bo do niego trafia, bo jest tutaj, wiecie, o co chodzi? Bo właśnie to miałem na myśli. Rafał? Kosz. Rafał? Kosz. Nie, to był dobry game nawet. Nie spodziewałem się, bo to lubił NBA. No nie wygląda to. No nie wygląda to. NBA albo koszykarze, albo zdecydowanie ich wzrost. No zdecydowanie, no ale podobało mi się, to było spoko. Myślałem, że to będzie takie nudne, ale to było dobre. Ci się podobało, to mam asa w rękawie, którego mogę wykorzystać akurat, albo w sumie go wykorzystam i podaruję ci tego asa w rękawie jako dzięki. Nie, dzięki. Jest tego asa w rękawie. Okej, podaruję ci go, bo go mam, więc go wydam, będę miał zaraz i tak. Jakiego asa w rękawie? Ja mam dużo asów w rękawie, to nawet nie wiem. Dużo asów w rękawie mam. Dobrze, zobacz, panie, jaki nie sobie. Co robisz? Kurde, nie dotykaj mnie, bo śmierdzę teraz. Bo się oplułem. Ostatnia niespodzianka, jaką mi zrobiłeś na komunie, bo wyciągałeś mi wkładki z butów, stary. Ja nie chcę twojej niespodzianek. Ja ci nic nie robiłem tak. Całe życie mnie z tym ściemniasz. Ja wiem, że to byłeś ty. Całą noc mnie bolały później stopy i zepsułeś mi całą komunię. Nie miałem w ogóle wkładek co w butach. Co ty wymyśliłeś w ogóle? No, co ty wymyśliłeś? Samo się zrobiło. No nie miałeś żadnej komunii nawet. Tak. To ty nie miałeś w ogóle. Zakład, że ci się podoba? No, spoko. A stoi? Ale ja... Dobra, dobra, zakład. Więc ja się zrelaksuję teraz. Wyłączę sobie światełko. I wymyślę jakieś rozkazy. Ale tych przycisków narobili, co? Wow, jak to się wyłącza? O, włączyłeś właśnie, zobacz. Patrz, tam włączyłem. O, pomóc ci? Boom. Dobra, no. Ja było blisko. Wiedzę, co mam za brata i on ma program z samochodami. There we are. Idę spać. Dostaniesz jutro piłkę podpisaną przez Marcina Gortata.